witajcie na naszym kanale Misia i ja. Dzisiaj z Emilką będziemy robić ciasteczka czekoladowe z kokosem i... I z tymi migdałami. Będzie pysznie, no! To zaczynamy! Teraz wam powiemy, co jest potrzebne do tych ciasteczek. No właśnie! Co my tu mamy w tych miseczkach? Migdały. Migdały. Cukier. Mleko w proszku. Ojej, nie widziałam. Czekoladę gorzką, masło i kokos. Ojej, kokos to jest taki biały jak cukier. No właśnie. A szczegóły znajdziecie w opisie filmiku, jakby ktoś nie pamiętał, no jakie są te składniki. To teraz zaczynamy robić nasze ciasteczka. O, będzie pysznie. Lubię kokos i migdały. A ja... wy lubicie? To napiszcie, czy wy też lubicie. Teraz sobie ostawimy garnek. A co będziemy robić? Dostawiać masło, a ja tutaj mam patelnię. Ojej! Jeszcze nigdy nie robiłam niczego z patelni. To chyba będzie nasz debiut. No i co teraz? Teraz dajemy połówkę masła. I dajemy na patelnię. Aha. I co teraz się stanie? I teraz włączamy. O nie! To chyba będzie jakaś magia. O! Ile tam tego? Trzy. No i co teraz się będzie robiło? I teraz się roztapia. Masło się roztapia. Patrzcie, widzowie. Bardzo fajne będą chyba te ciasteczka. No. A jak już masło się roztopi, to co damy? Potem damy, jak się masło roztopi, to damy kokos i migdały. Oj, to moje ulubione. Uwielbiam migdały. No kokos też lubię. Nie? Ja lubię bardziej kokos niż migdały. No to one się tak przypieką czy przysmażą? To jest po to, żeby się wszystko połączyło. Aha. Ojej. I już roztopione. O. Rzeczywiście, no to teraz pora na kokos i migdałki. Na początku wsypiemy migdały. One wszystkie? No. Dużo tego. Ciach. Pyszność. I kokos. No i teraz kokos. Taki biały jak cukier. Wow, ale mieszanka. Oj, super. Wow. O, teraz mieszamy. Ale fajnie to wygląda. Czuję zapach masełka. Ja. Też. I kokos. No. I migdały. Ale powstanie masa ciekawa. Trochę to sobie przepieczemy. A potem ciąg dalszy naszego przepisu. A ciekawe, czy widzowie wiedzą i pamiętają, czy robiłyśmy już jakieś ciasteczka i jakie? Właśnie. Ja pamiętam, takie były fajne, kolorowe. No, to napiszcie w komentarzach. I z landrynkami. O, no. Teraz sobie mieszamy i teraz włączamy. Aha, to już gotowe? Mhm. No dobra. I teraz do tej miski dajemy całe masło. O, resztę masła. Ale ono mięciutkie. No, takie mięciutkie. I co teraz do tego? I teraz wsypiemy cały cukier. Oj, oj, oj. Brach. Dobra, cukier gotowy, co teraz? Teraz będziemy ucierać. Aha, ciekawe, co to znaczy. Wow, ale masz wielką łychę. Ojej, trzeba to połączyć, nie? Ciekawe, to chyba nie jest takie proste. No. Praca w kuchni to jest jednak wyzwanie. No. Wow, ale wyjdą za to ciasteczka. Trochę się pomęczymy, ale będzie za to pysznie. No właśnie. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie też piec i gotować w kuchni. No właśnie, i może już coś wam wyszło fajnego, jakaś potrawa. Też napiszcie. My mamy teraz super przepis na ciasteczka. Musimy to wypróbować. O, już skończyłyśmy ucierać. Ale się napracowałaś. Chyba już strasznie zmęczona. Chcesz skosztować? No, możesz dać troszeczkę. A to będzie chyba słodkie. Jakie słodkie. Dobre, takie masełko z cukrem. To co teraz dalej? Teraz będziemy rozstawiać czekoladę w kąpieli wodnej. O, a co to jest kąpiel? Ja lubię się kąpać w kulach musujących. Ale to nie jest Emilką. Będziemy czekoladę roztapiać. Ojej, to jest kąpiel dla czekolady. No. Ciekawe, co się z nią stanie w tej kąpieli. Załączamy. Chyba na trzy, albo może na pięć daj. To na trzy. Dobra.
mieszać. Oj, co się z nią stanie? No i się roztopi. A gdzie jest moja łyżka? O, właśnie. No to mieszamy. To teraz wyłączamy. Czekolada gotowa. Czy sobie tutaj muszę zrobić porządek w kuchni? No właśnie, no bo jakbyśmy potem robiły te ciasteczka. No i teraz... Co teraz będziemy robić już tą czekoladą? Tą czekoladę będziemy wlewać do naszego masła i cukru. Aha, no dobra, no to dawaj. Uuu, lala, no. Ale fajne. To chyba się teraz połączy, nie? No. A jak już dasz całą czekoladę, to ciekawe, co wtedy damy. Musimy wymieszać. Aha, no racja. Żeby wszystkie składniki się połączyły. Ale to ładnie teraz wygląda. No, taki wzorek powstaje. No i garnek pusty. Pusty. Odkładamy. I co teraz? I teraz mieszamy. O, musimy połączyć. Ale fajna masa no. powstanie. Wow. Już to widzę, jaka fajna. Wygląda jak taki mak. No, taka ładna masa brązowa. Masło, cukier i... czekolada. No właśnie, gorzka czekolada. Wow, ale mi gorzka. Ty masz tyle siły, żeby to wymieszać. Fajnie ci to idzie. Miłośka, ty już się chyba cała pobrudziłaś. No tak. Nawet rękę oddał. No właśnie. O, jaka ręka. A teraz sobie do naszej czekolady z masłem i cukrem sypiemy mleko w proszku. O, też trzeba pomieszać? No. Ale fajowe. Ale pachnie. Ula, wow. No to ta masa jest taka twarda chyba. Co to będą za ciasteczka? Jestem ciekawa. Wiecie, czym pachnie tak ładnie? Pokaż. Jaki maślany zapach taki mleczny. Trochę mleczny, maślany. To jeszcze teraz muszę dołożyć migdały z kokosem. No właśnie. Zrobiłyśmy je na początku. No. Teraz będzie masa już cała gotowa. No i będziemy robić ciasteczka. No. Nie jest taki skomplikowany. Chyba dzieci mogą go zrobić, ten przepis. No właśnie. No i ciasteczka pyszne. Tylko musicie uważać, żeby się nie poparzyć. No właśnie. Jak rozpuszczacie te czekolady albo smażycie migdałki. No właśnie. Z kokosem. No właśnie, z kokosem i z masłem. Dobra, to ostatnia partia. I teraz trzeba to wymieszać. No to mieszamy. Mieszaj, mieszaj czekolada. Miksior, miksior czekolada. No to teraz będziemy formować z tego kuleczki. Ojej! A to nowość, nie widziałam, że to będzie tak. Trzeba rozłożyć foremki. A po co? No bo tam będziemy nasze wkładać kuleczki. Aha, to będą takie kuleczki czekoladowo, kokosowo, migdałowe. No właśnie. Mogą być pyszne. Zrobimy takich 6. No właśnie, zróbmy takie kulki. To będzie pyszne. A może 8. Może na nadchodzący Dzień Kobiet. No właśnie. No, hej, będzie nasze święto. No. Ale będzie zabawnie. A teraz formujemy kuleczki. O, pokaż. O, jeszcze więcej? Takiej masy. No i jeszcze więcej. Nie no, coś ty. To formuję. O, już pierwsza jest gotowa. Ale śliczna. Smakowicie wygląda. Oj, zrobimy fajne kuleczki. Będzie super przyjęcie. No właśnie. Tak. No i właśnie, to są takie ciasteczka. No bo, chwila, coś mi się tu nie zgadza. Co? No bo zawsze ciasteczka piekłyśmy w piekarniku. No. A tych nie pieczemy? Nie. Oj, to są takie magiczne bezpieczenia. Takie kuleczki do
chcecie, to włóżcie na chwilę do lodówki. No właśnie, włóżcie te kulki czekoladowe do lodówki. Będą wtedy takie twardsze. Lepiej się będą trzymały. Mhm. No to kładziemy kuleczkę. To już trzecia. No. Ciekawe, ile nam wyjdzie z tej masy. Mhm. My robiliśmy z połowy przepisu. Mhm, składniki połowy. No właśnie. To czyli by wyszło jeszcze więcej i więcej. Ciasteczka mamy gotowe. Ojej, ile ich wyszło? Policzmy. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 1, na 2, na 3, na 4, na 15! Czyli 15 ciasteczek, kuleczek. To są takie kuleczki pyszne. No to co, kosztujemy? Tak. Jesteśmy już gotowe na przyjęcie z okazji Dnia Kobiet! No to jemy! A może damy też jedną później skosztować Markowi? No. On chyba lubi. I Amelce. Amelka też musi skosztować. Pyszne. Drodzy widzowie, drodzy widzowie, jak robicie słodkości, spróbujcie zrobić te ciasteczka. Pamiętajcie, żeby je włożyć do lodówki. No właśnie, na jakieś godzinkę albo pół i będą wtedy super. To w dzisiejszym odcinku to już tyle. Ja się Afinbo, to trzecie łapki w górę. Pamiętajcie, żeby kanał subskrybować. No i komentować. I nie zapomnijcie o dzwoneczku przy subskrypcja. A teraz pozdrawiamy naszych widzów. Pozdrawiamy Joannę Mostek. Pozdrawiamy Alix. Buziaczki. Pozdrawiamy Nikolę Duchnik. Pozdrawiamy Darię i jej chomika, który nazywa się Szarek. Ale o, fajnie. To bardzo ładne imię. Dla chomiczka. Pozdrawiamy Julię Brudzyńską. Pozdrawiamy Magdę Rataj. I na dzisiaj to już tyle pozdrowień. I widzimy się w następnym odcinku. To na razie, pa! Pa, pa. No i smacznego! Pa!